Nikt nie wie, jak wygląda mąż chylińskiej. W końcu coś o nim ujawniła, Agnieszka Chylińska zadziwiła fanów: mam talent aż dwukrotnie w czasie jednego odcinka. Nietypowy występ jednego z uczestników show TVN sprawił, że gwiazda zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące swojego męża. Do tej pory nikt nie wiedział, jak wygląda mąż Agnieszki Chylińskiej, ale teraz pewne jest jedno. Dwa osobiste wyznania Agnieszki Chylińskiej w Mam Talent. Agnieszka Chylińska jest jedyną jurorką, która zatrzymała posadę w nowej edycji Mam Talent. Występy uczestników marzących o sławie i pieniądzach oceniają w tym sezonie jeszcze Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop, który dotychczas był prowadzącym show TVN. W sobotnim 6:04 odcinku Mam talent Agnieszka Chylińska dwa razy zaskoczyła widzów osobistymi wyznaniami. Najpierw ujawniła, że jej córki są fankami muzyki K-pop, a później uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącą wyglądu swojego męża. Dotychczas było to wielką tajemnicą. Jak wygląda mąż Agnieszki Chylińskiej? Gwiazda zdradziła kluczowy szczegół dotyczący swojego ukochanego i ojca jej dzieci. Powodem był nietypowy występ w Mam Talent. Kiedy na scenie pojawił się mężczyzna robiący kule, jurorzy nie kryli zdziwienia i zagubienia. Widzowie widzieli, że ani Julia Wieniawa, ani Marcin Prokop nie rozumieją sensu tworzenia gładkich kul. Kiedy głos zabrała Agnieszka Chylińska, niespodziewanie podzieliła się osobistą uwagą dotyczącą wyglądu męża. Powiem ci, że ja trochę znam się na tej rzeczy, bo mój mąż jest kompletnie łysy, wiesz? I on po prostu, jak goli sobie łeb, to mniej więcej tak samo to wygląda powiedziała z powagą Agnieszka Chylińska. Prywatność rodziny jest dla Agnieszki Chylińskiej kluczowa. Kiedy Agnieszka Chylińska poruszała temat wyglądu swojego męża, gładziła kulę z gliny wykonaną przez uczestnika: "Mam talent". Widzowie mogli mieć wrażenie, iż gwiazda nie wiedziała jak inaczej skomentować zastanawiający talent uczestnika show TVN. Przypomnijmy, że temat rodziny Agnieszki Chylińskiej nie pojawia się w mediach zbyt często. Gwiazda wychowuje z mężem trójkę dzieci Ryszarda, Esterę oraz Krystynę. Prywatność jest dla artystki kluczowa i o ile sama bryluje w świetle reflektorów, to już w przypadku rodziny unika eksponowania ich od życia publicznego.